Dlatego kończąc, proszę was, weźcie się w garść. Proszę was, popatrzcie, co się dzieje i przygotujcie się do porządkowania kraju, bo inaczej historia nie wybaczy nam. Nie wybaczy nam, że taka szansa była na pokój, na rozwój, na dobrobyt. I takie mądre społeczeństwo i miało komputery i nie potrafiło to ułożyć tak, żeby i wygrywać, ale i też budować lepszą przyszłość. Ja głęboko wierzę, że wam się uda, dlatego jestem z wami, bo ja lubię zwyciężać.